Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszego vloga rozpoczynamy od zakupów IKEA. Właśnie tam z Pawełkiem się wybieramy. Dzień dobry. Idziemy kupić kilka takich kuchennych rzeczy i w sumie tylko to. A, i zwrócić te rzeczy, które bezsensownie kupiłam. No. I leżą, szlają się na korytarzu, no w prawej do lewej się odbijają. W końcu jedziemy oddać. Tak, dokładnie. Zobaczymy po prostu, co nam się przyda w tej kuchni, co będziemy potrzebować, to kupimy. No. No. Idziemy. Teraz idziemy na quiz. Co to za flaga? Szwecja. Dobrze, sprawdzałem cię. Od razu idziemy na dół, nie będziemy chodzić po tej IKEA, bo nie mamy na to czasu i nam się po prostu najzwyczajniej w świecie nie chce. Dobra, co potrzebujemy konkretnie? Ja nie wiem, co potrzebujemy. Nie chcę spędzić całego dnia. Na pewno potrzebujemy zastawę stołową, bo widzowie, my kupiliśmy tą zastawę stołową, którą pokazywaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, ale... Niespodziewna. Użyjemy ją po prostu w jakimś z innych mieszkań, a dla siebie chcemy kupić taką bardziej praktyczną, więc idziemy już poszukać tutaj zastawy stołowej, bo wysłaliście mi w DM-ach, że tutaj jest fajna niebieska. To jest narzędzie, którego nigdy nie mieliśmy w domu. Mamy. Kiedy? Zawsze. Mówisz poważnie? Serio mówię. Mamy. Dlaczego jak ja robiłem kotlety, to je ten ręcznie albo szklanką? Po prostu tak się przyzwyczaiłam do nich używania, że nie używam. Dobra, zestawa stołowa, to jest najważniejsza. A jakieś deski, coś, ten teges? Chcemy deski. No, mamy deski? Mamy, no, mamy cztery stare. One już są zajechane życiem. To weźmiemy, jak będą ładne. Jak będą to takie zwykłe, pomarańczowe, to nie chcemy. Żeby były ładne, to musimy kupić byle jaki i twoją podobiznę na nich wyryć i będą wtedy piękne. Jezus, tutaj są takie małe. Ta jest dobra. Ale ona jest mała. No ale wiesz, kroisz coś wzdłuż zazwyczaj, nie? Takie małe? Ale kolorowe, takie. No tutaj nie ma innych, to możemy poszukać gdzieś indziej. Poszukaj gdzieś indziej. To idźmy dalej. O, to chyba są te, no? Nie, to nie są te. Inne były. Ale te też nie są złe. Nie są złe ogólnie. A mimo wszystko te klasyczne to klasyczne. Mamy te zbajerowane i ostatnio jak no. Jadłem z miski, to czułem się jakbym jadł z miski Rico i Skipera, bo tak dziwne no, są. No jest dziwna ta miska, to prawda. Ale o, tam jest Paweł, zobacz, to jest ta, co mi widzę wysłali. Patrz. Ej, ale ładna jest. No, patrz to. Tylko jest taka kropkowana. Ciemne, żywe takie. Ej, mi like it. Oho, fancy stuff. I jest tania i jest kształtowo dobra. Deski tu, 79 zł 4 talerze. Jest 15% rabatu. Na gotowanie i jedzenie, czyli musimy nabrać więcej rzeczy. Mogę tego nie mówić sobie. Widzowie, już wzięliśmy tutaj sobie pudełeczka takie różne szklane i plastikowe. Okazało się, że takie szklane pojemniki z IKEA można wkładać do piekarnika, do zmywarki i tak dalej. Więc mega spoko. Dobra, widzowie, my bierzemy. One w ogóle nazywają się Italia. Włoskie. Italia. Włoskie ze Szwecji. Tak. Dobra, to bierzemy. Bierzemy. Widzowie, tak się zajaraliśmy, a okazało się, że nie mam misek, że są tylko te duże talerze, takie prostokątne i to wszystko w sumie, i kubki. Nie ma sytuacji bez wyjścia, mam dwa rozwiązania. Jak? Tam u góry jest dzbanek. No. Będziemy pić zupę z dzbanka, albo... To jest jednak sytuacja bez wyjścia. Idziemy dalej. A jakbyśmy kupili papierowe, jednorazowe, nie trzeba było zmywać, oszczędność na wodzie. Przestań. Ja mam dosyć, widzowie, zakupów, nie? Dawno nie byliśmy w IKEA, więc nie wiem, na co ten rzekł. No w IKEA byliśmy. Nie, ale w 30 innych byliśmy. Prawda, w czy są one dostępne? Jakby, czy są dostępne inne rzeczy? To się miski. Jest talerz, jest kubek, talerzyk, głęboki talerz. Wkrótce do sklepu wrócą. I są miski. Wkrótce wrócą, to co, one poszły na spacer? Wrócą do sklepu Gdańsk za 5 tygodni. Poszły na spacer. Czyli po prostu musimy używać tamte przez chwilę i za 5 tygodni przyjechać do IKEA i kupić te. O ile będą? Nie no, jest napisane, że za 5 tygodni będą. Po prostu z Italii je przywożą. No dobra, no to co, bierzemy te talerze teraz, czy po prostu czekamy, aż będzie wszystko i weźmiemy wszystko razem? No teoretycznie jest rabat, nie? Ale praktycznie jak nie będzie misek? No właśnie, to co, zostaniemy po tym z talerzami, nie? To weźmiemy je po prostu za te 5 tygodni. I za 5 tygodni widzę, że będzie odcinek, gdzie kupujemy to. Więc subskrybujcie kanał. Zasłony, ale może będą odpowiedniej długości. A czy ty możesz się nie czepiać? Ej, jakie ładne w ogóle. No ładne. I ile mają? 145, no, no dobra. No właśnie, za krótko. Ale poczekaj, na 300, czyli mają 3 metry. Czyli trzeba było je obciąć. Poszerzymy nasze, no. Poszerzymy. Przeszliśmy już całość. Co patrzysz? Kurz się na nim zbiera strasznie. No jak na każdym kwiecie. Ale na nim, zobacz, ponadprzeciętnie. To możemy inny wybrać. Chłopak robi za dymę. Wow. Przeszliśmy już całość, mieliśmy tylko kilka tam drobnostek, typu ręczniki do twarzy i tak dalej. I przyszliśmy teraz na dział z kwiatami. Chcemy wziąć jakąś roślinkę, która będzie na korytarzu u góry, bo potrzebujemy tam jakąś wysoką, ale wąską roślinkę. I zastanawiamy się nad taką, albo nad tą, co się kurzy. Nie, tamta nie. Tą bym wziął. A mi bardziej pasuje żywością koloru do tego korytarza, żeby tak go ożywić. To trzeba jeszcze donicę wziąć. To jest za duże. O wiele za duże. 28 wtedy. No to trzeba coś pomiędzy, nie ma nic pomiędzy. To jest 32. A to jest
26. 24. 24. Nie ma nic pomiędzy. Potrzebujemy 28. Czemu oni robią kwiaty, a nie robią kwiatów doniczki od razu? Doniczka weźmy 10, bo bez sensu, plecę małą, albo za dużo. Dobra, mamy wszystko. Przeceny. Coś na przeceny? No ja zawsze lubię chodzić na te przeceny, bo to może być coś ten. Mama mnie nauczyła. Bez kitu. Ale kilka rzeczy już tam wyłapaliśmy. Tak, nie? No dobra, to idziemy jeszcze na przeceny. Już chciałam mówić, że wychodzimy z IKEA, ale jeszcze przeceny widzowe. Jakie ładne stoły. Kiedyś nam się stół przyda. Kiedyś na pewno nam się przyda. Ale mam wrażenie, że z roku na rok coraz gorsze są te przeceny. Bo pytanie. No. Czemu panda, a nie panida? Dlaczego pan? Wow, nie wiem. Teraz. Dlatego ja chodzę na zakupy sama. Ja tak zawsze na zakupach, tak. Bo mi się nudzi po prostu. Tak, bo jest jak takie dziecko na zakupach i mu odwala i on po prostu szaleje i się wygłupia. Dlaczego małpa, a nie małcześć? Dobra, wszystko. Robię sobie, nic ciekawego tutaj nie ma, więc bierzemy naszego kwiata, nasze zakupy i lecimy do kasy. Jeszcze idziemy do TK Maxa i do Obi, więc idziemy jeszcze do dwóch sklepów. Przeszliśmy do TK Maxa, żeby zobaczyć, czy są tutaj jakieś koce, takie, które będą pasować do naszych zasłon, bo ten nasz koc jest taki malutki, on w ogóle nie zajmuje kanapy, a chciałabym, wiecie, taki koc. Nie taki. Riko jest kibel, bo się bali. Misiu, skup się. Szukamy koce i szukamy poduszek i zobaczymy, czy w ogóle coś tutaj będzie. Czy on pasuje do naszych zasłon? Średnio na jeża, jest zimniejszy. A ten? Jest jeszcze zimniejszy. No ale ten jest taki cieplusi. No to bierz. No dobra. No mówię. Przynajmniej wyjdziemy stąd za 2 minuty. Jeszcze ten, poduszki? Czy są coś pasującego? Ale chyba widzę, że nic nie pasuje. No tak średnio na jeża. A takie? Gdzie? I ten nie do końca pasuje i ten nie do końca pasuje, czyli razem tworzą taki, że pasuje. To tak nie działa. Dobra, to do kasy. Tylko chciałam się przejść po takich kuchennych dodatkach. Wszystkie ananasy chodzą do kasy. To ty idź do kasy, a ja idę poszukać jeszcze rzeczy. Co, ananas kur... Paweł. A takie? A też będą się brudzić. No ale nie aż tak jak tamto, tamto jest taka, wiesz, taki tandetny plastik i przezroczyste są. A to skąd wiesz, że nie jest tandetny plastik? Kosztuje 80 zł. Tamte kosztowały 25 sztuka, czyli tyle samo, mogą też być tandetne. Wydaje mi się pojemniejsze. To jest poważny argument, możemy je wziąć. Ale może wziąć... Nie, śliczne są, chodźmy do kasy. Ale to czy takie są jeszcze? No i klasa. To takie, takie? Damy radę sobie na małych, nie, te małe wtedy tylko. Tylko? A co jeszcze takie? Pasują do tych mniej więcej. No, ale jest większa. To weźmy te i te dwie duże. Idziemy do kasy. Scrap Daddy. Dobra. O, cholipka. Ej, ale fajne, weźmy to. Ja nigdy tego nie możemy da. Wziąć, no. Ale fajne. I to też? Dobra, chodźmy. Ej, powinnam takie zakupić, patrz. A to było spoko. Ale szare weź. Coś, tak? Wszystko, fajne. Kochanie, za dużo. Patrz, jeżyk. No i po co ci ten jeżyk? Suszarki. On jest do suszarki w ogóle, bez kitu, no. Ja łapię włosy w suszarce. Weźmy na próbę. Weź. Co tu jeszcze jest? A jeszcze mi się zobaczyć te ładne płyny. Kochanie, możemy już iść? Tak, no. Zakupy w TK Maxie zrobione, teraz nie jedziemy do Obiego, pojadę tam sobie jutro, bo zadzwonił do mnie kurier, że niedługo będzie z paczką, więc musimy jechać pilnie do domu, żeby tą paczkę odebrać, bo to jest bardzo tam, fajna halo. Rzecz. No tak dzwonił. Dzwoni kurier z paką. Z fajną paką, wiesz co przyszło? Co przyszło? W końcu nasz ekspres. Ekspres? Tak. Kiedy go zamówiłaś? Pewnie z 2 godziny temu. Nie. No bo to jest ekspres. Tak, to ja mam ci zrąbany humor, sorry, widzowie. No, jedziemy do domku odebrać paczkę. Wróciliśmy do domu i chciałam iść z psami. Wyciągnął kurtkę z szafy i mówię do Pawła: Paweł, czemu moja kurtka jest mokra? O co chodzi? Co? No włączam ci światło, poczekaj. Halo. Mamy czujnik ruchu. Halo. No. I zaczęłam tak patrzeć po szafie. Okazało się, że w szafie są krople wody. No i się okazało, że mamy całą zaloną szafę w korytarzu. A nad korytarzem jest łazienka, jest prysznic, kibel, wanna, pralka, suszarka, wszystko. Pralka, suszarka nie chodziła przez tydzień, także to no musi tak, być coś no. W łazience. To na pewno nie jest z pralki i suszarki, co jest minusem, bo jak to było z pralki i suszarki, to by było łatwiej. A tak trzeba najprawdopodobniej skuwać całą łazienkę. Patrzcie, pokażę wam, co się dzieje. Szafa też jest generalnie cała do wymiany. To jest świeżutka szafa i tutaj my nie zauważyliśmy, ale zobaczcie, że tu płyty zaczęły jakby grubieć. Widzicie? Tak jak płyta jest tutaj cała, ona była cała taka biała albo jak tutaj. A tutaj normalnie widać już drewno, nie? Tutaj się to dzieje jeszcze mocniej. Widać to. Ta cała ściana jest w wodzie i patrzcie, co się dzieje tu u góry. To całe już odeszło. Ta woda trochę się leje. Patrzcie, co tu się dzieje. Tu te płyty są normalnie całe napęczniałe wodą. Tu idzie cała instalacja od łazienki. Więc u góry w łazience możecie cokolwiek. I wiecie, woda znajduje pierwsze ujście. Pierwsze ujście to jest właśnie ta dziura tutaj. Także cieknie nam woda tutaj. I na pewno trzeba wymienić tą szafę. A przynajmniej jakieś elementy tej szafy. I oprócz tego najprawdopodobniej będzie trzeba skuwać całą łazienkę, no bo nie wiadomo, gdzie ta woda cieknie. Wiesz o tym, że będziemy musieli mieszkać 2 miesiące w hotelu, nie? Albo wynająć coś, jakieś Airbnb. A tu nie będziemy się dało mieszkać bez wody.
Najgorsze jest to, że mojego taty nie ma. Najgorsze jest to, że ta woda cieknie na dół, nie? I ona nigdzie nie ubywa. Cały dom jest na jednej instalacji, czyli zakręciłem wodę w garażu teraz. W całym domu woda jest zakręcona. Nie można nawet w kuchni wody. Fajnie się tu mieszkało. Nie, serio, będziemy musieli wynająć Airbnb jakieś, bo nasze mieszkanie zaraz idzie na oddanie. Będziemy musieli gdzieś mieszkać. Dobrze, wylatuję za granicę na tydzień. Bez kitu, ty wyjeżdżasz, a ja co? Ja, co jest? No, ja jeszcze wyjeżdżam. Ja pierdolę. Dzwonię do taty, żeby przyjeżdżał i niech kuje to jutro. Tylko cię pociesza. Mogło być dobrze. Możemy się lizać, nie musimy się myć, nie? Ty się liżesz i dajesz radę. Jest już kolejny dzień. Wczoraj wieczorkiem nie mieliśmy już ochoty w ogóle nagrywać, więc poszliśmy szybko spać. Aktualnie na dole stolarze demontują szafę, żeby zobaczyć w ogóle, co się dzieje za nią. Skipper! Co ty zrobiłeś? Co ty odwaliłeś? Tak jak mówiłam, na dole są stolarze, którzy demontują szafę, żeby zobaczyć, co się za nią dzieje. Za jakąś godzinkę będzie mój tata, bo mój tata wraca z gór, żeby dowiedzieć się, co jest w ogóle przyczyną tego, że nas zalewa. Jeżeli chodzi o plusy, to wczoraj wieczorem odkręciliśmy zawór z wodą, z Pawłem i nie ubywało wody, więc na pewno możemy korzystać z wody w całym domu, tylko po prostu nie korzystamy z górnej łazienki, bo na 99,9% stamtąd to właśnie cieknie. Jak tylko panowie na dole skończą demontować szafę, to tam pójdziemy zobaczyć, jak to wygląda, jaki jest stan ścian, podłóg i tak dalej, jakie są zniszczenia i potem będę was informować na bieżąco, czy się dowiedzieliśmy, jaka jest przyczyna tego i tak dalej. Swoją drogą, siedzę już w swoim biurze, które jest już prawie całe skończone, dlatego siedzę tutaj przy białej ścianie, przy drzwiach, bo nie chcę wam za dużo zdradzać, bo kolejny odcinek będzie właśnie z mojego biura, więc koniecznie subskrybujcie, bo wydaje mi się, że będzie wam się podobało moje biuro. Dobra, widzowie, jest już szafa, w sensie połowa szafy zdemontowana. To trzeba będzie zdemontować. Tak? Woda jest tam w środku normalnie. A to jest całe mokre, nie? No właśnie tutaj widać. To dotknij, to jest aż całe mokre. No. I tam na ziemi aż, patrz co się dzieje na ziemi. I to od góry aż do dołu tutaj leci se woda. Był u nas mój tata i niestety nie udało się znaleźć przyczyny tego zalania. Jutro od rana będziemy kminić, jakie mogą być tego przyczyny. Ale zanim zakończymy tego vloga, to otworzymy sobie jeszcze paczkę, którą mieliśmy dzisiaj otworzyć. A mianowicie ekspres. To jest w ogóle ekspres, który mieliśmy kupić już dawno, dawno temu. Na jednym z moich albo z Pawła odcinków. Już teraz nie pamiętam dokładnie. Ale wtedy stwierdziliśmy, że go nie kupujemy, bo bez sensu było zamawiać ekspres, że stał sobie wycie w kartonie i żeby nikt go nie używał. Więc zamówiliśmy go dopiero teraz i zaraz zobaczymy, co tu jest. Okej, okay, tu mamy taką małą paczkę. Tu mamy spinacz do mleka. I chyba tu mamy ekspres. My, widzowie, z Pawłem nie jesteśmy kawoszami. I ten ekspres tak naprawdę nie jest dla nas. W sensie może Paweł będzie z niego korzystał. Ja takiej kawy nie lubię. Ale jest to taki ekspres, który po prostu będzie stał w szafie. I jak przyjdą do nas jacyś goście, to będą mogli sobie wypić kawę z ekspresu. I z tego, co moi rodzice mi mówili, jest spoko, bo oni właśnie takie ekspresy mają u siebie. Co ja zepsułam? Pojemnik na wodę chyba. Jak to działa? To się wkłada tu, się wlewa wodę i uwaga, uwaga. I się wkłada to. Okej, okay, spoko. Mamy ekspres. Widzicie, widzowie, on jest taki wąziutki, malutki. Jakby czego więcej potrzeba dla osoby, która nie pije kawy, tylko że po prostu goście mieli. Wydaje mi się, że to będzie spoko zakup. No ale zobaczymy, będziemy wam dawać znać, czy nam się to sprawdza, czy nie. Oprócz tego ekspresu dostaliśmy też spinacz do kawy, który się kupiliśmy, nie dostaliśmy, który niby jest super, mój tata się nim zachwyca i to jest taki spinacz, do którego się wlewa mleko i po prostu on spienia nam mleko, no. No i tutaj dostaliśmy chyba jakieś kapsułki, 7 różnych kapsułek i oprócz tego w tej paczce tutaj też jest mnóstwo kapsułek, bo jest ich aż tyle. Ja was okumałam, widzowie. Ja będę używać ten ekspres, tylko nie będę go używać do kawy, bo widzowie, na stronie oficjalnej Nespresso są same kawy, nie ma w ogóle żadnej gorącej czekolady, nic takiego do tego ekspresu. Ale ja poszperałam sobie troszkę w internecie i znalazłam do tego ekspresu gorącą czekoladę. To nie jeden rodzaj, a 3 rodzaje. Jest to taka gorąca czekolada z mlekiem i takie zwykłe 2 gorące czekolady. Te gorące czekolady były zamawiane na polskiej stronie, ale one w ogóle do mnie szły z Austrii czy coś takiego. Więc zobaczymy sobie, czy to będzie dobre, czy w ogóle będziemy z tego korzystać. Dobra, widzowie, robimy sobie test gorącej czekolady. Trzeba tu wlać najpierw wodę. Nie wiem, ile się wlewa. Ja wlewam tyle. Dobra, widzowie, wkładamy kapsułkę, zamykamy. Dobra, klikamy. Leci! I to pójdzie tyle? To, widzowie, jest zaznaczone, że to jest jakby ta mała porcja, nie ta duża. Więc zrobiłam małą. Posmakujmy to, ale to jest mega mocne. Dobre jest, ale tego jest tyle, że to jest ta jeden łyk. Dobra, chyba jednak goście będą korzystać tylko z tego ekspresu. Myślałam, że to będzie lepsze. Ale dam wam na pewno znać, czy jakby kawa z tego ekspresu jest dobra i czy jesteśmy z niego zadowoleni. Już kilka osób u nas będzie
i się napiję kawki z tego ekspresu. No dobra widzowie, to będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dam wam na pewno znać w kolejnym odcinku, czy udało się ogarnąć tą łazienkę, czy wiemy już, jaka jest przyczyna zalania i czy już nas nie zalewa. No ale to musicie śledzić mój kanał, żeby się dowiedzieć w kolejnym odcinku, więc koniecznie subskrybujcie, zostawcie łapeczkę w górę i do zobaczenia niedługo. Pa, pa!